Cześć, czołem! Witamy w przyrodzie. A co tu jest z rosołem? Ja bym chciał tu wejść. This is currently operation in local area. Nie, ja tu chcę wejść. To, że ty tutaj coś gadasz, to ja tutaj i tak włażę. Chcę zobaczyć. Dobra. Idziemy. Przeczytamy. A ja będę kontynuował mój monolog. Jest pokazane, w którym miejscu ja teraz jestem. W każdym bądź razie śmigamy. Kurde, ja to nigdy zawsze nie dojdę. Tak jak planuję. Właśnie. Może zacznijmy od początku. Bo przyszły do mnie pytania, nadeszły pytania. Zostały wysłane wiadomości. Mario, jak schudnąć? Jaka dieta? Pomożesz? Proszę bardzo. Pomagam ci najprostszym sposobem, jakim mogę. Takim jak ja zaczynałem. Zobacz. Przyjechałem na rozładunek. Przepraszam, na załadunek. Okazało się, że są 3 ciężarówki przede mną. Każdej ciężarówki załadunek zajmie po godzince. Czyli mam 3 godziny zapasu. Nie idę z dupą i nie leżę na wyżę, tylko ubieram Adidasy, mam przygotowane dresy i lecę. Lecę na spacer. To jest pierwsza rada, którą mogę ci dać. Od której zacznij? Spacerowanie. Spacerowanie to jest to, co ja polecam. To jest raz. Dwa, jeśli chodzi o dietę, nie polecam żadnej diety. Po prostu pikaj śmieciowego żarcia. I dwa, zmniejsz swoje porcje. Skoro siedzisz z dupskiem za kierownicą, to tak naprawdę nie palisz za dużo kalorii. Więc nie potrzebujesz tyle jeść. Proste i logiczne. Nie wpierdzielaj tyle, ile wpierdzielałeś do tej pory. A po miesiącu zobaczysz, że kilogramy same zaczną lecieć w dół i nie będziesz potrzebował, czy potrzebowała do tego żadnych spalaczy tłuszczu, które niepotrzebnie będą naruszać twój już i tak naruszony organizm. No tutaj może być problem z wiatrem. Oczywiście ja tego też nie planowałem, więc nie wziąłem mikrofonu z domu. No ale dobra. Liczy się przekaz i mam nadzieję, że skorzystasz z tego. Więc podsumowując, nie potrzebujesz zbyt wiele, żeby zacząć. Potrzebujesz naprawdę tylko tyle, żeby otworzyć drzwi i ruszyć dupę. Tyle potrzebujesz, żeby zacząć. Spacery i zmniejszenie michy. Na razie tyle ode mnie. Życzę wam spokojnego, fajnego dnia. Z rosołem oczywiście, z rosołem. A ja będę dalej tutaj sobie spacerował w tym pięknym parku koło miejscowości Newton Abbot, niedaleko Plymouth. Pozdrawiam.